Przerażająca podróż po ludzkiej psychice. Tu wyobraźnia nie zna granic, a rzeczywistość nigdy nie była tak straszna. Duże i małe grozy Joelio Hillary, już w księgarniach. Gaz do dechy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj jest ze mną, to mówi do was od tego. Zaczyna, chociaż nie, to niekulturalnie, ale mówi do was Hubert Spandowski, a ze mną jest Michał Jerakowicz. Cześć oraz Łukasz Skóra. Właśnie wróciłem z roweru i nie mogłem się doczekać tej rozmowy. <gry> A ja tak trochę zadyszki dostałem, bo w poprzednim podcaście się spóźniliśmy, więc teraz już zaczynam rozmowę jeszcze w marszu. Nie doszedłem do tego miejsca, w którym zwykle nagrywam, także mówię idąc. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnej części, kolejnej porcji opowiadań ze zbioru Gaz do Dechy. Joego Hila. Miejmy nadzieję, że już ostatnia porcja, że uda nam się wyrobić, ale to czas pokaże, ponieważ czas jest ograniczony. I zaczynamy od spóźnialskich. Dobrze pamiętam tytuł. Tak, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie spóźniłeś się na pociąg. W poprzednim podcaście, o który wyszedł nam tak trochę krytycznie, trochę negatywnie, zasugerowaliśmy, że tutaj będziemy raczej pozytywnie, że od tego zacznie się taka nasza pozytywna ocena, przynajmniej w większości, chyba w moim przypadku. Spóźnialstwo to jest opowiadanie, które fantastycznie Joe Hill w notkach uzasadnił jego powstanie. O ile dobrze pamiętam, to nie jest dokładny cytat. Przeraża mnie to, że umrę w trakcie czytania książki. I to jest chyba, o jezu, ludzie, ja nie dojdę w to miejsce, <głos> <głos> jak będę cały czas gadał. I to jest chyba pierwsze opowiadanie, w którym e, główny bohater pochował swoich rodziców. Będą chyba jeszcze takie dwa w tym całym zestawie, albo trzy, jeśli dobrze pamiętam, co w sumie jest dosyć takie, no nie zabawne, ale ja to odczuwałem. Wiecie, że Stephen King pisze o śmierci i o śmiertelności, a Joe Hill, który. Ten zbiorek dość mocno, e, tak wiecie, kingowi gdzieś tam może nie zadedykował, ale czuć to, że to jest taki dla ojca, i, i ten to w tych opowiadaniach widać, że e, bohaterowie żegnają się z rodzicami. Takie trochę straszne, smutne. Dobrze wiecie co, bo ja doszedłem na miejsce, ale nie jestem w stanie streścić tego opowiadania. Jerry, przejmij pałeczkę. No, streszczenie jest w zasadzie dosyć proste, czy krótkie, bo to jest, wydaje mi się, dosyć prosta historia. Poznajemy młodego chłopaka, który na skutek pewnych okoliczności zostaje bibliotekarzem. W takim specyficznym trybie biblioteki, bo biblioteki autobusowej, takiej, on jeździ po prostu gdzieś tam po mniejszych miejscowościach, i no, można sobie podejść do autobusu i wypożyczyć książkę. No i my tam od samego początku mamy takie sygnały, że coś może być tutaj dziwnego, niepokojącego jakiegoś takiego nietypowego, jeżeli chodzi o ten autobus, bo tam poprzedni kierowca nie chciał pracować jako ten kierowca tego autobusu, biblioteki. No i okazuje się w pewnym momencie, że tenże autobus ma taką właściwość, że potrafią go odwiedzać ludzie z przeszłości. To po pierwsze. Po drugie, ludzie, którzy jak się też okazuje, bardzo szybko przychodzą do tego autobusu tuż przed swoją śmiercią. No i to jest o tyle jakby zabawne, że no, autobus nie zmienia swojej biblioteki, swojego portfolio książek, tylko tam nadal są dostępne publikacje aktualne. No a na przykład może się pojawić osoba nie wiem, z 50 roku na przykład, która no, jeszcze nie ma pojęcia, że nie wiem, za 60 lat powstaną na przykład, dajmy na to, Igrzyska Śmierci i może sobie taką książkę Przeczytać. No i mamy tutaj różne takie zabawy z tym związane, czy, czy różne podejścia do tego, jakie to może rodzić reperkusje. A do tego jeszcze mamy taką bardzo, właśnie, nostalgiczną historię związaną no, z tym co ty do zaznaczyłeś czyli z pożegnaniem rodziców od czego to opowiadanie się właśnie zaczyna to jest opowiadanie, które zahacza troszkę o tak zwane paradoksy czasowe które kojarzyć się może z Dallas 66 Stevena 63. Kinga jak zwykle musiałem się pomylić przy tym tytule i główny bohater, mając możliwość cofnąć się do przeszłości, a właściwie spotkać z tymi ludźmi z przeszłości, chce i próbuje im pomóc w jakiś sposób, właśnie przesyłając im liściki. To jest taki trochę da Dallas w, w, w krótkiej formie. Steven Hill, tak, Joe Hill rozwiązuje ten paradoks czasowy na swój sposób taki nowy. Czyta się to dobrze. Podczas, podczas lektury nie miałem żadnych większych zastrzeżeń i myślę, że to jest dobre opowiadanie na początek naszego drugiego podcastu, bo do tej pory. Według mnie to jest chyba najlepsze opowiadanie w tym zbiorze. Jak, jak myślisz? No, bardzo dobre opowiadanie. Ja już odetchnąłem, więc mogę mówić. Bardzo dobre opowiadanie. Co prawda, ja kompletnie nie miałem skojarzeń z Dallas 63, ale no to jest faktycznie o. Czasie, gdzieś tam zabawa z czasem. Sam nasz główny bohater może nie bawi się w te liściki, tylko tam wcześniejszy kierowca to próbował i opowiada mu historię, dlaczego to nie wyszło. Ale główny bohater myśli o tym, co można by zrobić, nie? z czym można by zakombinować, ale to się ogólnie ogranicza do tego i całe zasady są takie, że ludzie przed śmiercią no, dostają jak, jak, jakiś taki prezent. Oni teoretycznie mogą wybrać tylko to, co jakoś nie zmieni e, tego czasu. Nie? Dziewczynka, która umiera i nie może poznać zakończenia Harry'ego Pottera, wypożycza siódmy tom, poznaje to zakończenie, i tak dalej, i tak dalej. I takie zasady są tutaj wrzucone, i to jest fajne, nostalgiczne. Ja mówiłem, że jedną małą szpilkę będę miał, bo jednak te zasady tu są wyraźnie narysowane, rozpisane, że nie można tego zmienić. No ten bohater mówi, że on wysłał list i gdy. Ta, ta, ta przeszła wersja próbowała czytać ten list, to przez trzy dni wymiotowała, litery mu się rozmywały, nie był w stanie tego przeczytać, że w, w takich przypadkach konkretnych, gdy coś się próbuje zrobić, to, 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 to wszystko Czas się walczyć. rozmywa, rozjeżdża, cho, cho, wymiotuje się, się czuje bardzo źle, nie da się tego zrobić. No a jednak cała końcówka tego opowiadania przeczy temu i to tak bardzo mocno przeczy. Chociaż to, gdyby nie to, że to się kłóci z tymi zasadami, to ogólnie mi się to podoba, bo to jest taki motyw bardziej jak w Dark w tym serialu, gdzie nie wiadomo było gdzie jest początek, gdzie koniec. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Ogień czy Feniks? Nie? I tak dalej. Tam dokładnie taki sam motyw był, że coś z przeszłości trafiało do... coś z przyszłości trafiało do przeszłości i tak naprawdę nie było wiadomo, kto napisał tę książkę, bo trafiała ona do autora i została wydana pod jego nazwiskiem, a on ją przeczytał od kogoś, kto mu ją przywiózł z przeszłości, z przyszłości nie? i tak dalej. Taka zabawa. Tutaj też to jest zastosowane. To jest fajne, tylko że to się kłóci z całymi tymi ramami, które zostały bardzo wyraźnie nakreślone, ale bardzo ładna końcówka, bardzo fajnie to się kończy, tak to, to, bardzo fajnie to się czyta, naprawdę fa, super opowiadanie. Znaczy ja mam wątpliwości, czy, czy to się kłóci tak naprawdę, ta, ta końcówka, bo no wydaje kłóci, mi się, że, no że tutaj kłóci, to... no koleś czytał swoje książki, no to, no, to już bardziej zaingerować w jego życie nie można. To jest no zawsze tak, ale... w powieściach z, z paradoksem czasu. Zawsze... Ale, ale tutaj było dokładnie napisane, że gdy czytasz coś o sobie, albo coś, co ma zmienić twoje życie, to nie jesteś w stanie tego przeczytać. Ale uwagę, się że tutaj rozmywa... to życie właśnie niespecjalnie uległo zmianie. Koleś pół strony, no jak, napisał te książki po tym, jakie przeczytał. No, no tak, ale on sam jakby tam no trochę wchodzimy w spoilery z końcówki, ale wiesz, on tam jakby w tym liście, który później kieruje, no to w zasadzie pokazuje, że no to jego życie nie uległo zmianie. Ja to bardziej rozumiałem w ten sposób, że wiesz, że nie można by było namieszać w czasie na zasadzie takim, że nie wiem, że wysłać komuś liścik na zasadzie, że właśnie o, nawiązując do Dallas 63, z którym też nie miałem skojarzeń, ale możemy się posiłkować tym przykładem, że na przykład wtedy i wtedy zostanie zamordowany Kennedy i zrób coś z tym drogi człowieku, bo niedługo się rozstanie z tym światem, ale, ale zrób coś z tym. A tutaj mamy taką sytuację, że w zasadzie no wy Wydarzyło się to, co i tak się teoretycznie wydarzyło, no możemy podyskutować właśnie, co było pierwsze, ale nie uległo zmianie w tym kontekście, że wiesz, no to, to nie jest tak, że gościu, który nie był pisarzem, nagle stał się tym pisarzem, tylko. No właśnie, no mamy pewien paradoks. Ale ja bym się nawet nie chciał na tym skupiać, bo to, to jest tak, że no pewnie kwestia odczuć, i byśmy się mogli spierać, czy, czy to działa, czy to nie działa. Ja uważam, że to jest kapitalne opowiadanie i to jest pierwsze z opowiadań w tym zbiorze, które mnie naprawdę tak w pełni, w pełni chwyciło. Ja jestem przede wszystkim jakby zachwycony prostotą pomysłu i jego wykonaniem, bo wydaje mi się, że tutaj to jest też... Tak, właśnie prosty patent, że można to by było łatwo schrzanić. A bardzo mi się spodobało to, w jakim kierunku to opowiadanie powędrowało i to, że właśnie mamy taki, takie ciepłe, nostalgiczne opowiadanie, no, które naprawdę jakoś mnie tak rozgrzało wewnętrznie i, i bardzo dobrze mi zrobiło. Super tekst, moim zdaniem. Ale to od początku są takie ciepłe kluchy nostalgiczne, od początku. To nie idzie tak, właśnie tak. tak, tak. No, to nie idzie w jakimś, wiesz, mm -hmm. nagle skręconym, dziwnym, chorym kierunku, jak później, co niektóre opowieści. Dlatego myślę, że jest spójne. No. Znaczy, ja nie wiem, czy użyłbym słowa, że to jest jakiś kapitalny obłęd, ale to jest, to jest najlepsze do tej pory opowiadanie. Po prostu klimat do czytania w bibliotece. No. Mnie się też bardzo podobało takie jedno zdanie, gdy główny bohater mówi. Yy a co jeśli coś zmienimy, a, a, ten, a ten rozmówca mówi, a skąd wiesz, czy już nie zmieniłeś, nie? Może ten cały syf, który teraz jest koło nas, to twoja zasługa, nie? Bo zazwyczaj w, w takich historiach osoba, która ma świadomość, że coś zmieniła w przeszłości, ma świadomość, że coś się zmieniło w teraźniejszości, nie? A, a wydaje mi się, że normalnie tobie tak nie było, nie? Nadpisanie linii czasowej sprawia, że on sam nie wiedziałby, że wrócił do jakiegoś innego świata i to było to, 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 takie fajne, nie mhm. wiem, czy e, się tutaj w, w, wyraźnie wyraża. Nie, to, to, to mi się podoba, że, że świat aktualny, w którym on teraz się znajduje, jest jego światem. Nie? I, i, I on tylko ten zna, ten poprzedni już został wymazany, on zniknął, nie ma go, ani, ani nigdy nie było, ani nie ma w jego pamięci, ponieważ został on zmieniony. No ale to, to takie już. E, ale mi się to podobało, to był taki fajny motyw, bo rzadko kiedy coś takiego um, widzę w tego typu opowieściach. Zwykle dochodzą wtedy jeszcze motywy światów równoległych. No ale tutaj ja bym odesłał do świetnej powieści Izaaka Simowa Stąd do Wieczności, jedna z najlepszych rzeczy na temat paradoksów czasowych. Polecam. Jesteś dla mnie najważniejsza. Opowiadanie, które powstało do antologii inspirowanej pracami Dave'a McKina, pracami bardzo charakterystycznymi ja chyba lubię. Przynajmniej w komiksowej wersji na pewno lubię. On m.in. odpowiada za Azyl Arkham, taki komiks o Batmanie. Również ilustrował oryginalnie czwarty tom Rocznej Wieży Stephena Kinga. No, zrobił dużo więcej oczywiście ilustracji. Ja go znam głównie z tych z tych dzieł. Był w, Polsce, w Polsce jeszcze jest Koralina, na, klatki, no, klatki na, jego taki duży zbiornik. No, 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 na MFC już sporo lat temu w 2013 roku mhm. jeśli dobrze pamiętam mam trochę autografów także fajna rzecz i tutaj Hill mówił że w tym posłowie mówił że to opowiadanie w zasadzie dopasował do ilustracji miał je już tam gdzieś tam w głowie jeśli dobrze pamiętam coś takiego powiedział ja wam powiem tak jeszcze zanim przejdę do fabuły że to jest kolejne opowiadanie które chyba trzy razy cofałem bo za cholerę nie mogłem go w ogóle tak jakoś się gubiłem gatunkowo dopiero po czasie jak skumałem że to jest opowiadanie które Akcja rozgrywa się w przyszłości, czego naprawdę na początku nie mogłem załapać, to dopiero wtedy u mnie zatrybiło. To jest historia dziewczyny, która ma urodziny i tak w trakcie opowiadania poznajemy różne tam dziwaczne historie, że jej ojciec był jakimś tam e, jakimś tam, nie wiem, aktorem w teleturniejach i dawał się zabijać e, ludziom, a potem odżywał, ponieważ technologia na to pozwalała, e, ale w pewnym momencie technologia zawiodła i oni teraz są biedni, ponieważ e, jego ubezpieczenie nie obejmowało tam pewne kruczki, e, za, zapiski małym drukiem i tak dalej, i tak dalej. Ona e, na te urodziny dostaje jakiś taki marny prezent, którego nie chciała jakąś kulę z obleśną syreną, i jedzie sobie do miasta, czy tam gdzieś przed siebie. Koleżanki umawiają się z nią na wieczór. Ona ściemnia, że dostała fantastyczny prezent. One myślą, że dostała nową twarz, ponieważ to jest taki świat, gdzie zakłada się twarze na swoje twarze. Dowiadujemy się też w trakcie, że z ziemi nie widać chmur, nieba, gwiazd i ona nigdy nie widziała tych gwiazd. No i ona spotyka takiego droida, takiego robota, jakiegoś pomocnika na swojej drodze któremu wrzuca dwa tam kredyty bodajże do brzucha, i on na następną, nie wiem, godzinę, dwie jest jej takim przyjacielem. I, i prowadzi ją e, tam, gdzie ona chce. No, I udaje im się trafić e, między innymi do gwiazd, zobaczyć te gwiazdy. No i wszystko, powiedzmy, kończy się taką. Taką końcówką, która okej, okay, dla mnie spoko, ale coś, co powiedzmy, już widzieliśmy chociażby w serialu Into the Dark, kilka razy tego typu zakończenia mieliśmy na koniec. Ja przynajmniej takie miałem skojarzenie. Ale to też to, to nie jest nic nowego. Nie? I wymowa tego opowiadania, bo to jest opowiadanie science fiction, ale bardzo mocno jednak odnosi się do dzisiejszych czasów, mam wrażenie. Jest spoko, ale, ale no mówię, no. czy znaczy mnie się ogólnie to opowiadanie podobało. I to nawet bardzo podobało. I nawet ta końcówka, którą, tak, tak jak mówię, no nic odkrywczego. No, widzimy to na co dzień, w koło siebie, ludzi um, dążących. Kurde, ja nie wiem, czy ja mówię. Spójnie, nie, nie, nie musisz. Musisz nie chyba bo, trochę, trochę powiedzieć bardziej wprost, bo tak naprawdę ciężko Cię będzie zrozumieć. Nie, nic nie, nic nie wiadomo, nic nie, nie można zrozumieć z tego, no właśnie, jak ktoś nie no czytał. Właśnie, no właśnie, no. no chodzi o to, że ludzie dążą do... B... B... Dobra, zmieńmy ktoś i samo Do tyle, samozagłady. Ja znaczy ja mogę powiedzieć tak, że w poprzednim odcinku e, mówiliście, że ta jedno opowiadanie jest tak napisane, że nie wiadomo kto jest kim. E, no i ja muszę powiedzieć, że ja w tym opowiadaniu początkowo się zgubiłem. E, nie wiedziałem, czy to jest... E, odbywa się w świecie fantazji. Baśni czy przyszłości. Tutaj Joe Hill narzuca nam takie dziwne nazwy, które my musimy początkowo przyjąć, zapamiętać i potem rozszyfrować. I z racji tego, że ja się spieszyłem, żeby razem z wami to nagrać, to ja po prostu gdzieś tak, nie wiem, po pięciu, sześciu stronach ja zrezygnowałem. Opuściłem to opowiadanie i czytałem dalej, bo po prostu zupełnie nie wiedziałem, co tam się dzieje i no może do niego jeszcze wrócę na spokojnie kiedyś, dlatego ja wam oddaję pałeczkę całkowicie, Jerry, tw tw twoja kolej. No my chyba z tego wynika wszyscy mieliśmy ten sam problem, bo ten początek jest tutaj naprawdę ciężki. Po tym takim ciepłym opowiadaniu o wcześniejszym dostajemy właśnie coś w zupełnie innym klimacie i no ja się nie dziwię, że wy mieliście problem, bo dokładnie miałem to samo, że tutaj to wejście w ten klimat science fiction jest tak dziwnie zrobione. Wydaje mi się, że tutaj znowu troszeczkę czegoś zabrakło chyba od tej strony takiej Redakcyjnej, żeby może coś tutaj spróbować zrobić z tym początkiem, tak żeby to nie było takie walnięcie obuchem, może to lepiej funkcjonowało w ramach antologii, no bo to też trzeba brać pod uwagę, że właśnie kiedy to opowiadanie było pisane, właśnie nie wiem, gdzieś tam pod ilustrację, pod jakąś konkretną antologię, to wiecie, to podejrzewam, że mogło być też tak, że teraz ono wyjęte z tego kontekstu po prostu gorzej działa, może tam lepiej działało. Natomiast tak surrealistycznie ja... bardziej może. No, mo może, może, po prostu wiesz, łatwiej to, to było ogadnąć i po prostu od razu nawet ilustracjami człowiek był jakoś tam nakierowany pewnie e, tak. na, na to, z czym będzie miał do czynienia. E, tutaj my tego podprowadzenia nie mamy i przez to ten początek jest trudny. E, natomiast mi się w sumie, tak jak to opowiadanie czytało, e, no do, dosyć dobrze. E, uważam, że tutaj nieźle sobie Hill poradził e, z taką wizją science fiction, bo ja dosyć kupuję tego rodzaju właśnie wizję science fiction, takie Takiego trochę, nie wiem, cyberpunku to może źle powiedziane, ale takiego, wiecie, połączenia bardzo silnego ludzi z technologią i z różnego rodzaju gadżetami. Mam wrażenie, że trochę się teraz od tego odchodzi jakoś. I, i nie wiem, w takim ten science fiction bliskiego zasięgu to raczej wszyscy kojarzą już z Black Mirror niż z tego rodzaju wizjami. Tutaj ja to kupowałem, natomiast. Sama wymowa i sama ta końcówka dla mnie ta, tak jakoś średnio właśnie, nie wiem, bardziej mi się podobał ten tekst w trakcie lektury niż... Po jego zakończeniu, to zakończenie nie jest złe, tylko po prostu no, jakoś do mnie tak nie trafiło. Może to jest z jednej strony to, co ty Mando mówisz, że, że to jest po prostu no, takie nic nowego. Z drugiej strony, ja cały czas mam takie poczucie, jakby mi Hill próbował coś tam zakomunikować, co mi ucieka I, i takie mam trochę wrażenie, że jakbym nie do końca zrozumiał właśnie to opowiadanie. A może tam nic nie ma jednak, tylko właśnie ono jest takie w gruncie rzeczy proste, jak, jak, jak tutaj wcześniej Mando mówiłeś. No nie wiem, no dobry tekst jakoś tam interesujący, na pewno wybijający się na tle całego zbioru, no bo to jest no, tekst, który się na pewno wyróżnia, także no, ciekawa rzecz. No mi się on podobał, mi się on naprawdę podobał, co prawda? Ee, no Ta końcówka jest taka niespodziewana powiedzmy, bo raczej raczej nie sądziłem, że to pójdzie w tym kierunku, no ja raczej myślałem, że mm -hmm. to będzie takie znów takie trochę nostalgiczne, wiecie, wiecie no lubimy, polubiliśmy tę bohaterkę, e, gdzieś tam e, śledzimy te, 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 to jej przeżycie, a tutaj takie nagle rachu ciachu i się okazuje, że ona jest e, nawet nawet jeśli gdzieś tam naprawdę jest fajna, no to jest taka jak, ja, jak wszyscy ludzie w tym świecie, czyli e, dąży tak naprawdę do, do, do eskapizmu i konsumpcji. No, no, i to jest takie, mam wrażenie, opowiadanie science fiction, komentujące dzisiejsze czasy. Podobało mi się, ale ta końcówka jest takim trochę takim, nie wiem, takim szokerem. To, to, to może się nie podobać. No, a słuchajcie, ja chciałbym zobaczyć właśnie w antologii tutaj reprodukcję tego obrazku, który zainspirował Joe Hilla do, do tej opowieści. A czy kolejne opowiadanie pod tytułem Kciuki chcielibyście zobaczyć ekranizację? No w sumie była adaptacja komiksowa tego opowiadania. Komiksowa, ale ja nie czytałem jej. E, a ja bym zobaczył z chęcią adaptację akurat Kciuków. Kciuki bardzo mi się podobały, tak. to już mogę powiedzieć ja, teraz, ja też. Mhm. że to jest e, dla mnie świetne podki. opowiadanie. Podobno jedno ze starszych, najstarsze z tego tekstu, które powstało po upiorach XX wieku, a jeszcze przed napisaniem pudełka z guzikami Gwendy, powstał komiks, krótki zeszytowy tylko ja go nie czytałem do dzisiaj. Jakoś zawsze mnie troszeczkę ten, ten opis odrzucał. Nie spodziewałem się, że ta historia jest taka, jak ją przeczytałem w opowiadaniu i może to i dobrze, bo może komiks spodobałby mi się bardzo i oceniłbym opowiadanie gorzej, tak jak to było przy jeziorze Champlain. To jest historia kobiety, która wróciła z Iraku i widzimy akcję dwutorowo, czyli widzimy, co dzieje się z nią teraz w świecie po wojnie, po Powrocie do rzeczywistości, i mamy przebitki na przeszłość, takie przerywniki, gdzie widzimy bardzo brutalne rzeczy. Przesłuchania, które, tortury, które są na, 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 na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie to złe słowo. Chodzi Okróżne. o to, że no każdy, no bardzo okrutne, bardzo mocne to opowiadanie. Chodzi o to, że każdy tam, z każdego da się wyciągnąć prawdę, nawet jeśli nie jest to prawda, to, to tak naprawdę no, używając odpowiedniej siły na, na tych ludziach, no u, u, sprawimy, że w końcu oni się przyznają i widzimy te, 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 czy widzimy, no. Hill opisuje nam te sytuacje z wojny, a też pokazuje to, co dzieje się w rzeczywistości, czyli jak wojna wpłynęła trochę na nią, bo ona też do końca normalnie się nie zachowuje w tym dzisiejszym świecie. A oprócz tego mamy historię jakiegoś prześladowcy. Kto się prześladuje, wysyła jej kciuki. Nie wiemy do czego to będzie zmierzać, i to jest fajnie spuentowane. Mnie się bardzo podobała ta końcówka na kilku płaszczyznach. Zarówno to, Kim okazuje się osoba, która te kciuki jej przesyła, ale także e, t, taka prosta puenta po całym opowiadaniu, a także zachowanie tej głównej malory, szeregowej malory, e, i, 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 i to, do czego to no, 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 ogólnie dla mnie naprawdę świetne opowiadanie. Bardzo dobrze mi się je czytało, przy czym no, dość brutalne. A czy to Bo, jest nie nie, nie wiem, czy, 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 czy dla kogoś nie będzie to. Nie wiem, czy dla kogoś nie będzie to właśnie takie zbyt... E, Przekombinowane. E, nie, łopatologiczne wbijanie, że o ojejku, to, ta przemoc to jest zła. Nie wiem, czy ja tego tak nie odebrałem. No, nie, ale, nie, znaczy, tu mi wiem. się wydaje, że wymowa nie? jest inna zupełnie akurat. Ale, jaka, jaka? Ale skóra bo... się przebija. Nie no, przebija się to, to powiedz, bo właśnie tak mam znaczy wrażenie, to, że próbujesz no, no to, zabrać głos. No jestem ciekawy, jak to odebrałeś ty, bo moim zdaniem wymowa tego opowiadania to jest taka, że autor... Wypowiada się przeciwko stosowaniu torturom. A ty jak to odbierasz? Znaczy, mi się wydaje, że to jest na pewno jedna z płaszczyzn tego opowiadania, ale właśnie mnie, między innymi, ten tekst tak bardzo kupił tym, że on, wychodząc od tak naprawdę takiego trochę tekstu interwencyjnego, ja w, po tym samym początku to się nawet trochę początkowo tak przestraszyłem, czy, czy to nie będzie taka. Taka, wiecie, taka agitka, no bo to, czuć, że to opowiadanie powstało po tej aferze całej Abu Ghraib, którą pamiętamy, i po ujawnieniu tych szokujących nagrań, i, i byłem ciekaw, jak to ugryzie. I właśnie bardzo mi się podoba, że on poszedł w takim nieoczywistym kierunku. Bo tutaj wszystko jest nieoczywiste. Ten prześladowca okazuje się nieoczywisty. Ta, ta pani e, sierżant czy, czy porucznik, czy kim ona tam była w tym Iraku, Malory, też jest postacią taką bardzo nieoczywistą. Bo tak jak ty, skóra pewnie słusznie zauważasz, że Hill gdzieś tam przeciwko stosowaniu tortur się wypowiada. No ale umówmy się, że też no, raczej to, to nie jest coś, co jest. Szeroko dyskutowane za, tylko, tylko raczej konsensus taki ogólny jest taki, że, że tego nie wolno robić. Przy czym tutaj właśnie jest fajne to, że on się trochę bawi, mam wrażenie, z oczekiwaniami czytelników, bo kiedy my w zasadzie w jednej z pierwszych scen dostajemy już tą, tą panią Malory w określonej sytuacji, kiedy ona jest świadkiem tych tortur, czy, czy wręcz ich sprawczynią, to można byłoby się spodziewać, że nie wiem, że właśnie będziemy obserwowali osobę, która ma jakąś tam traumę, która jest złamana, która nie wiem, sobie jakoś z tym nie może poradzić, a, a tutaj to poszło w zupełnie innym kierunku, tak naprawdę, nie? Gdzie? gdzie Widzimy, że to jest zaprezentowane w taki sposób, że oczywiście dla niej jest to jakiś tam problem, ale myślę, że nie taki jak właśnie wielu ludzi by oczekiwało. I ten, ten finał, to w jakim kierunku to wszystko idzie, to, to jest, mówię, bardzo dla mnie ciekawe takie zaprezentowanie też jak to wszystko może wyglądać, nie? gdzie też się raczej mówi głośno o, nie wiem, PTSD, chociażby właśnie takim tym powojennym, poirakowskim, czy, czy w ogóle, że ci weterani wracają i, i wszyscy nie mogą sobie z tym poradzić, a, a tutaj Hill pokazuje, że no to pewnie przybiera bardzo różne postaci. I, i, i to jest dla mnie ciekawe, że, że ten tekst nie okazał się właśnie takim interwencyjnym tylko krzykiem przeciwko torturom, tylko to jest naprawdę kawał solidarności. Ja widzę to, co ty mówisz, bo rzeczywiście on tutaj pokazuje tą kobietę. Na przykład, że ona sobie nie może poradzić i że robi dziwne rzeczy, że ta wojna na nią wpływa, ale jednak te wszystkie wydarzenia zmierzają do tej przewrotnej płyny, że ona potem próbuje się wymyślić ona potem jest postawiona jakby w tej samej sytuacji, co kiedyś jakiś zakładnik na wojnie. I to wszystko nakręca się do tej puenty. Więc no. No zgadzamy się. Ale wiesz, ale ta puenta to... tak, je, jest mega, mega przewrotna, bo ty, ty, tak jak to mówisz, to yy, można powiedzieć, że to by było sprowadzenie do tego, że osoba, która była sprawcą tortur sama teraz jest torturowana, ale przecież ta końcówka tak naprawdę właśnie jest mega, mega przewrotna, bo zwróć uwagę, że to ostatnie, dosłownie ostatnie zdanie, ono sugeruje nam, że yy, tutaj yy, to, to zaraz będzie totalne przyjęcie kontroli i ta sytuacja zaraz się odwróci, że wręcz odwrotnie, że ona tak naprawdę to co, to, co robiła, zaraz wykorzysta, pewnie, żeby znowu przejąć władzę w tej trudnej dla niej sytuacji. No, zakończenie jest takie trochę jak z filmu akcji, powiedziałbym. No, takie wiesz, żeby, żeby cię zatrzymać w napięciu. No, ale zgadzamy się chyba wszyscy, że to się dobrze czyta. Jest napięcie, więc przejdźmy może dalej schodami. Pójdźmy o piętro wyżej. <noise> Ok, opowiadanie Diabeł na schodach. Pierwsze opowiadanie, które w formie audio coś tam teoretycznie traci ponieważ, czy znaczy może nie, nie, nie pierwsze opowiadanie, które traci, jedyne, które traci, bo następne to będzie z kolei takie, które bardzo ciężko się przyswaja w formie audio. To traci, ponieważ Hill postanowił się pobawić i ułożył tekst w schodki. Myślałem, że, bo, bo wcześniej, chwilę wcześniej kolega mi wkleił zdjęcie książki, pokazał, bo ja nie widziałem książki papierowej jeszcze. Myślałem, że ta, ta zabawa Hilla będzie miała bardzo Duże znaczenie, i że w formie audio to będzie trudne opowiadanie. Okazuje się, że, że, że nie, że to jest po prostu zabawa. Postanowił sobie ułożyć tekst w schody i tyle. Dla mnie dziwna rzecz, dziwne zagranie. Nie rozumiem go, szczególnie, że w dzisiejszych czasach mamy e-booki, mamy audiobooki. Ta książka była wydawana i jest wszędzie w e-booku i audiobooku, także nie, nie, nie bardzo kumam o co chodzi. Ale samo opowiadanie, Diabeł na schodach. To jest historia pewnego człowieka. Nawet nie umiem powiedzieć, kiedy rozgrywa się akcja tego opowiadania, bo jeśli dobrze pamiętam, to są Włochy, tak? Tak, i chyba przed wojną, jeszcze drugą wojną światową, wydaje mi się. I to tak sporo, przed II wojną światową, bo tam w końcówce jest wymieniony Mussolini, który dochodzi do władzy, z tego co pamiętam, więc to by gdzieś tam nas, tak mniej więcej, nie wiem, tam lata 20-30 może lokowało. I to jest mężczyzna, który nawet nie pamiętam, nie tyle chyba traci pracę, co zabrana mu zostaje wypłata, a jego kuzynka bodajże staje się kobietą jego pracodawcy. Jak coś będę mylił, to mnie poprawiajcie. I dochodzi tam do, do, do morderstwa. No, te, te, ten mężczyzna dopuszcza się morderstwa na tym pracodawcy i zaczyna uciekać po schodach. Zaczyna schodzić coraz niżej, coraz niżej, aż w końcu dociera gdzieś tam, nie wiem, no, do jakiegoś piekła, najprawdopodobniej i ja wam powiem już tutaj taka dygresja, pobawię się w skórę, że ja schrzaniłem słuchając to opowiadanie, bo, bo ono się zaczyna od takiego momentu, że on wchodzi po schodach i ojciec go pyta, kto otworzył bramy, jak ty się stamtąd w ogóle wydostałeś i ja słuchałem to opowiadanie, słuchałem sobie i on zbiegał, po tych schodach zbiegał i musiałem coś kliknąć w kieszeni i przeklikać do tego momentu, gdzie on wchodzi nagle po tych schodach i mówię, o kurde, takie proste zagranie zrobił, że to będzie tak pętla w kółko, nie? I se słucham dalej, słucham, ale wszystkie te wydarzenia mówię, nie no, bez sensu, nie? Przecież on drugi raz to samo pisze, nie? No już nie skończyć. Mówię, Joe, ja już załapałem to zakończenie, nie? Okazuje się, że dwa razy je przesłuchałem, to opowiadanie, e, że ono się jednak zupełnie inaczej kończy. E, nie wiem, jak daleko mogę zabrnąć. No główny bohater dostaje jakiegoś ptaszka mechanicznego, który, e, którego śpiew sprawia, że że, że ludzie mu wierzą, im większe kłamstwo on powie tym, tym co za daleko brnę. Nie, 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 że to jest ważne. To jest ważne, bo ja będę chciał to trochę skrytykować w kontekście końcówki. Im większe kłamstwo powie, tym, tym ten śpiew ptaka jest piękniejszy, i ludzie jeszcze bardziej mu wierzą, więc on odnosi sukces, ale tam właśnie potem na świecie, tak jak, tak jak mówiłeś, słyszy ten śpiew ptaka za plecami innych, również polityków i, i, i pytanie, ile? Tych ptaków jest na tym świecie, i, i kto tak naprawdę nas robi w konia. I powiem Wam, że dla mnie to jest e, takie sobie to opowiadanie. E, ta końcówka jest dobra, spoko. Ta końcówka ona ma, ma wydźwięk pewien, ale to jest dla mnie i tak za mało. I to takie też takie trochę prościutkie. Porażająca ignorancja, brak przygotowania, złe, złe czytanie opowiadania, czy chociaż ty przynajmniej słuchałeś tego na klatce schodowej. A weź przeczytaj może najpierw ten co to tam było. Jesteś dla mnie najważniejsza, potem mi wytykaj tutaj <grym> brak przygotowania do nagrania. Nie, nie słuchałem na klatce schodowej. Słuchałem podczas ciężkiej pracy, takiej jak tutaj, nawet cięższej niż ten główny bohater wykonywał. No ja słuchałem na klatce schodowej akurat, końcówki, bo to pamiętam na pewno. <noise> bo miałem przerwę. Zacząłem słuchać to opowiadanie i kończyłem już w wersji papierowej, bo szczerze mówiąc byłem święcie przekonany, że te schodki mają jakieś znaczenie. Spoiler, nie mają żadnego. I mają. Ja wam powiem, że ja jestem tak bardzo letnio do tego opowiadania, żeby nie powiedzieć, że w ogóle jestem na nie nastawiony. Bo tak jak przed chwilą mówiłem, że trochę się bałem po początku kciuków, że dostaniemy takie opowiadanie interwencyjne. Tak Mam wrażenie, że tutaj ten wy, wydźwięk jest tak podawany łopatom, że po prostu no, już mniej subtelnie to nie można było tego zrobić, i mi się to średnio podoba, bo ten zabieg formalny no, niczemu tak. nie służy, tak naprawdę. A cała ta historia jest taka sobie. Denerwowało mnie te, te przeniesienie akcji w lata, te, te, nie wiem, tam 20 czy 30. To było ta, takie, jakieś, tak mi się. Czytało początkowo to, to bardzo dziwnie, jakby to jakieś w ogóle biblijne czasy były, nie wiem, czy tutaj coś nie, nie aha, z przekładem nie, też nie, 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 nie poszło nie tak, bo nie wiem, czy aż tak bardzo na takie właśnie biblijne czasy Hill to stylizował. Tak czy siak, sama ta historia jest, mówię, taka mocno taka sobie, a ten finał mnie akurat nastawił do opowiadania negatywnie, bo, bo no ja rozumiem, no nie, nie trzeba było mi tego palcem pokazywać, nie? Już wystarczyło mi to, co dostaliśmy chwilę wcześniej i, i ta końcówka... No nie. Dobrze, to teraz ja się powymądrzam. Ten zabieg, który zastosował Joe Hill, to jest znany ponoć od czasów starożytności... A nazywa się kaligram i jest to ustawienie wiersza, poematu, właśnie w jakiś wzorek. Stosował go poeta Apollinaire, francuski polskiego pochodzenia, a także Julian Tuwim. Tylko, że zwykle jest to stosowane na przykład po to, żeby z wiersza ułożyć obrazek. Na przykład wieże Eiffla albo kaligram Apollinera, który jest na Wikipedii pod hasłem kaligram, czyli coś, co łączy wykres i kaligrafię w jedno. To jest portret kobiet, kobiety w kapeluszu, który to portret jest namalowany właśnie liter i jest to jednocześnie portret, i jest to jednocześnie jakby poemat o tej kobiecie. Kiedyś, właśnie za, za starożytnych czasów, na przykład tam gdzieś w, na wschodzie, też były malowane tego typu wykresy, na przykład Tygrys współcześnie w komiksie Habibi wydanym przez Kulturę Gniewu jest pełno takich właśnie kaligramów ja tu się z wami nie zgodzę że to jakby nic nie wnosi bo to oryginalnie ta, ta zabawa to jest właściwie tylko zabawa więc to się powinno bronić na, na bazie historii to jest, to, jest, to jest jedno jakby zarzuty z jednej strony, ale z drugiej strony to ułożenie wschodki, czyli ten kaligram, według mnie ma sens. Bo kiedy główna postać spotyka diabła, to ona, ta postać schodzi jakby na ziemię i Tekst przechodzi w zwykłą narrację, a potem, kiedy w wyniku spotkania z diabłem i wszystkich perturbacji, ta postać, która do tej pory pracowała, chodząc w górę i w dół po schodach, ona traci poczucie tych schód i, i zaczyna nabawiać się lęku wysokości, to wtedy ten kaligram idzie w dół schodkami. I to jest taka puenta wizualna. No Ja to mam na y, kupionej przez siebie książce i mnie to sprawiało przyjemność wizualnie. Więc tutaj jest to okej. Okay. Ale można się doczepiać do pewnych y, takich łopatologicznych elementów y, samej narracji, no i tu się zgodzę, że, że to jest krótkie opowiadanie, takie na dwie, trzy strony, jakby to ścieśnić. No, eksperyment moim zdaniem czytałem z zainteresowaniem. Ja tutaj tego nie mogę skrytykować tak jak, tak jak wy. Ale to ja ci tak trochę wybiję, bo spojrzałem specjalnie do książki, i te schodki w ogóle się nie zmieniają. Jest faktycznie ten przeskok w narrację taką klasyczną w momencie tego spotkania, ale później te schodki idą dokładnie tak samo. Tu nie masz. Ostatni żadnego... akapit, schodki idą w dół. Ostatni akapit. Ostatni akapit? Okej. Okay. No masz os faktycznie ostatni akapit, masz schodki idące w dół. No, ja to nawet przegapiłem i, i wiesz, ja nie krytykuję samego zabiegu, natomiast mam wrażenie, że on naprawdę nic nie wnosi. <laughs> Ta no, zabawa formalna, zabawą formalną, zabawa, ale, tak, tak. ale tak jak Ty w, tutaj podawałeś te piękne przykłady o układaniu, nie wiem, poezji w wieży Eiffla czy cokolwiek takiego, to, to mam wrażenie, że to może faktycznie czemuś służyć. Tutaj, no, wymyślił sobie, jak wymyślił, no, zrealizował, jak zrealizował, ale. Ale naprawdę myślę, że to opowiadanie by miało taką samą puentę, jakby tych schodków nie było, no ale to tak tyle. Znaczy, puentę oczywiście, tak, tak, tak. No, no tym bardziej, no, w że. W sensie, że to wiesz, nic, nie, nic wydaje mi się tutaj nie wnosi dodatkowo. No, ale okej, okay, spoko. No, jednym się może podobać, innym nie. No, ja, ja, ja nie widzę. No, ale też nie widziałem tej zabawy, bo nie widziałem tej książki, ale nie. No, no ja, dla mnie to jest takie. Niepotrzebna rzecz. Równie dobrze w każdym opowiadaniu można by zastosować taką zabawę I, i, i po co? No ale dobra, zastosował w jednym, spoko. Jak komuś to sprawia przyjemność, yy, yy, patrzenie na to, to fajnie, a, a mi to nie sprawia żadnej różnicy, więc, więc w sumie nie ma czego się czepiać. Nie? No w drugim opowiadaniu też mamy tweety z cyrku umarłych. Nie? Ale panie, 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 bo zostało mi 10 minut. No to najczęściej. Jak, jak teraz wejdziemy w tweety, no, to zostaną trzy opowiadania. Czy jest sens to kontynuować? No, to nie wiem, jak, jak myślicie. Dobra, i to by było na dzisiaj wszystko. Tak jak już zapowiedziałem w internecie, te podcasty polecam raczej ciurkiem. Nie będziemy wam tego rozciągać nie wiadomo na jak długo, ale zobaczę, zobaczę, bo to, to nie obiecuję. Tak czy siak, no niestety czas nas goni, a nie umiemy gadać jakoś tak spójniej, tak jak to skóra w poprzednim podcaście, dawniej bywało, chociaż w sumie wtedy 30 minut o jednym opowiadaniu. Na dzisiaj to będzie wszystko. Także dziękuję wam bardzo panowie za ten roz Rozumowę? Dzięki, dzięki. Do usłyszenia w przyszłości. I a ty cwaniaczku, i do usłyszenia w przyszłości. No to Cześć. czekaj, powiem ci jeszcze raz, jeszcze raz ci to powiem. Nie, niech tak będzie. <śm> <śm> Wyłączamy.